Cześć, witajcie, jest minus 7 stopni Celsjusza. Zimno jak cholera, dawno takiej zimy nie było. Ale postanowiłem sobie poodwiedzać swoje miejscówki. I w kolejnych tam dwóch, trzech stingach te miejscówki wam pokażę. To jest moja ulubiona, ukochana miejscówka. Tutaj właściwie wszystko się zaczęło. Tu się zaczęło jeszcze zanim w sklepach pojawiły się kulki proteinowe. To ja już kulałem i właśnie na tej miejscówce łowiłem karpie. Na kulki proteinowe, na włos. Jako jeden z pierwszych tutaj w Pyrzycach. To jeszcze wtedy było w ogóle niemodne i nikt nie wiedział, o co chodzi. A jeszcze wtedy karpie to trafiały tutaj do brzuszka. Takie to były czasy, moi drodzy. Takie to były czasy. Tutaj tych karpi się naholowałem trochę. I tutaj także złowiłem swojego ogromniastego suma przecież. No to był największy mój wyczyn. Ten sum się tutaj wpierniczył pod kładkę. To jest na ryby z Markiem 15, oglądajcie ten film. Tutaj właśnie ja tu sobie je... Ja tutaj chodziłem, tak? Tutaj stała u góry Cecylka z kamerą. Ja tu chodziłem, tego suma tutaj stąd wyciągałem. On mi tu wlazł mi pod tą kładkę. Tutaj. Ja go stąd wyciągnąłem. A przejdźcie się ze mną chwilę po tej zamarzniętej sicince. Ja jestem człowiekiem, który ma stracha, jeśli chodzi o wchodzenie na lód, dlatego daleko nie pójdziemy. Taki jakiś jestem, wszystko mogę robić, oprócz wchodzenia na lód, latania samolotem i jedzenia zupy szczawiowej. Na lód nie wchodzę, bo pływać nie umiem i zimna nie lubię. Do samolotu nie wchodzę, bo to za tym... W metalowej rurze to ja nie, to ja tam nie siadam, a zupy szczawiowej nie jadam, bo mam potem, nie będę mówił, co mam w żołądku. Co to było, jakiś przerębel sobie ktoś wykuł, czy co? Jak myślicie, ja już tam nie będę podchodził, bo to jak dla mnie to trochę za daleko i za straszno. Ale tam jest, patrzcie, tu jest biało, a tam jest fragment taki jakiś niebiały, że tak powiem. Co to, ktoś tu czymś jeździł po tym? Czy jak to jest? Bo tam nie ma biało. No. Jest, może cieplejsza woda tam była? Że to śnieg się tam, nie mam pojęcia, bo to nie wiem dlaczego i jak to i co to. W każdym razie no tam idę tutaj po tym wszystkim. Dobra, schodzimy z tego lodu, niech się Marek nie trzęsie ze strachu, bo się jeszcze... Bo zbroję osra. Osrał zbroję i tyle z niego zostało, nie? Dobra, wychodzimy na brzeg. Zimno, ale to jest... To jest dobrze, że jest tak zimno. Bo powinno, bo jest zima, to powinno być zimno, a nie tak jak ostatnie te zimy były, że do kitu to wszystko było, że nie było żadnej zimy. No, także poodwiedzam sobie te miejscówki. Zobaczę, jak to wygląda. A w przyszłym roku do zastanowienia się jest. Do wielkiego zastanowienia wykupienie zezwolenia na PZW. Do naprawdę wielkiego zastanowienia, bo nie wiem, czy mi się będzie chciało jeszcze płacić panom z PZW. Ale to o tym jeszcze może podyskutujemy kiedyś na kanale. Tak zimnawo, mglisto, fajnie, pięknie jest. Okej.
No to z tego miejsca, takiego mojego szczęśliwego, ulubionego, ukochanego, z tej miejscówki to wszystko. W następnym stringu zobaczycie moją ulubioną miejscówkę spinningową. Tam też trochę wam opowiem. Kurde, jak zimno. -7. Ja pamiętam, jak chodziłem dzieckiem do szkoły, byłem do podstawówki jeszcze, do 4. klasy podstawówki, to w koszulce takiej zwykłej, nie w tym kożuchu, bo tego kożucha jeszcze nie miałem, w koszulce takiej, na długi rękaw, wybiegaliśmy na przerwę, było -14 i nic się nie działo. Pozdrawiam was gorąco, do zobaczenia następnym razem.